Gmina Staszów oficjalnie rozpoczęła budowę obszaru gospodarczego. Pierwszy jej etap, strefa A, będzie kosztować blisko 7 600 000 zł i obejmie 15 hektarów w miejscowości Grzybów. Pierwsi inwestorzy mogą pojawić się w czerwcu przyszłego roku. Historycznie tutaj rozwijał się przemysł. Chcemy powrócić do tych dobrych tradycji, tworzyć tutaj miejsca pracy i oferta Staszowa tych w sumie kilkudziesięciu hektarów docelowo w poszczególnych etapach staszowskiego obszaru gospodarczego jest bardzo dobra. Cały projekt zakłada utworzenie trzech stref A, B i C o łącznej powierzchni 54 hektarów. W obecnie budowanej strefie A przewiduje się utworzenie 15 działek z dostępem do pełnego uzbrojenia technicznego. Dwie pozostałe są w trakcie projektowania. Zakres prac, który mamy do wykonania, to jest budowa infrastruktury podziemnej oraz dróg, chodników. W zakres infrastruktury podziemnej wchodzą kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, tłoczna, wodociąg, gaz, instalacje teletechniczne, oświetlenie terenu, następnie drogi i chodniki w wyznaczonych miejscach. Dużym atutem terenów jest także ich lokalizacja. Dzięki temu, że on się znalazł w zapisach wojewódzkich również, został dostrzeżony jako teren atrakcyjny pod względem inwestycyjnym. To obejmuje nie tylko gminę Staszów, ale i Tuczępy obok, i Rytwiany, i Połaniec. Dzisiaj walka nasza kilkunastoletnia o most w Połańcu, o przeprawę i połączenia Śląska ze wschodem powoduje, że ten teren staje się coraz bardziej atrakcyjny. Przykłady sukcesów połanieckiej strefy pokazują, że warto tworzyć takie terytorium, że to nie jest tak, jak do tej pory stereotypowo tak samorządy podchodziły. Tworzy się te terytoria, może ktoś przyjdzie, może nie. Okazuje się, że jeśli są dobrze przygotowane terytoria, to rzeczywiście tacy inwestorzy się znajdują. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Zdaniem Kazimierza Kotowskiego środki z Unii na tego typu inwestycje znajdą się także w nowym okresie programowania 2014-2020. Charakter progospodarczy tego programu jest widoczny, przeznaczenie znaczących kwot, bo prawie 50% środków na wsparcie, tworzenie, doposażenie, powstawanie podmiotów, przekształcanie ich, przygotowanie takich terenów. Jak zapewniają władze gminy, widoczne jest zainteresowanie terenami. Nowe firmy to dla mieszkańców przede wszystkim nowe miejsca pracy. W wielkim stopniu pomoże do tego, żebyśmy mogli za parę lat, bo tak to trzeba oczekiwać, powiedzieć mieszkańcom: zostajcie tutaj, bo tutaj są miejsca pracy.